Po raz kolejny spotykamy się w Towarzystwie Naukowym Płockim. Proszę powiedzieć, o czym dziś będziemy opowiadać naszym widzom? O jakiej perełce, którą możemy znaleźć w Państwa zbiorach? Ta skromna pergaminowa oprawa z pergaminu barwionego na zielono skrywa wyjątkowe cimelium ze zbiorów Biblioteki Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. Są to tak zwane statuty Jana Łaskiego z XVI wieku. Jan Łaski był wybitną postacią XVI-wieczną, piastował godność kanclerza wielkiego koronnego oraz prymasa Polski. Był też głównym doradcą politycznym króla Aleksandra Jagiellończyka. Utrzymywał kontakty z wieloma uczonymi, m.in. z Erasmem z Rotterdamu. I dokonał w XVI wieku redakcji zbioru prawa publicznego i sądowego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej. Jak sam podkreślał, miało to na celu, aby prawa dotychczas takie wyjątkowe stały się bardziej powszechne. I to wydanie, które znajduje się w zbiorach naszej biblioteki, jest to luksusowa edycja wydrukowana na pergaminie w słynnej oficynie Jana Hallera w Krakowie w 1506 roku. Z 12 egzemplarzy wydrukowanych na pergaminie do obecnych czasów w różnym stanie zachowania przetrwało 8 egzemplarzy, w tym nasz właśnie płocki. Była również edycja drukowana na papierze statutów Łaskiego i my również posiadamy taki egzemplarz papierowy. A ta książka, kiedy pojawiła się, czemu miała służyć? Ona była wykorzystywana gdzie? Możemy powiedzieć? Możemy pokusić się o taką odpowiedź? Była rozesłana do najważniejszych urzędów Rzeczpospolitej. Celem właśnie upowszechnienia tej znajomości prawa obowiązującego wówczas. Wydawca tej księgi, Jan Haller, wcześniej był międzynarodowym przedsiębiorcą, można powiedzieć, parającym się sprzedażą wina, metali oraz nieruchomości. I na fundamencie tak stworzonego majątku zbudował ogromne przedsiębiorstwo książkowe, które obejmowało księgarnię, drukarnię, papiernię, jak również garbarnię. Główne zyski Hallerowi przynosił druk ksiąg kościelnych, natomiast największą sławę przyniósł mu jednak ten statut Jana Łaskiego, do tego stopnia, że Haller był zwolniony do końca życia z płacenia podatków.